stropy, wszystko się popaliło, nie zostało praktycznie, nie zostały mury. To efekt pożaru, który wybuchł kilka dni temu w domu państwa Andrzejewskich. To miała być zwykła styczniowa noc. Pani Monika oglądała bajki z najmłodszym synem, który obudził się w środku nocy. Zegar pokazywał trzecią. Wpadł sąsiad i mówi, że się dach pali, bo w domu nie było dymu, nie było nic czuć. Ja mówię, no niemożliwe, mówię, jak się pali. Mówię, no jak siedzimy, tak, nie ma dymu, nie ma niczego. Wybiegłam z nim na dwór, patrzę, faktycznie pali się szczyt dachu. W domu oprócz pani Moniki i najmłodszego syna była jeszcze dwójka starszych dzieci, która spała na górze. Kobieta wszystkich wyprowadziła na zewnątrz. Udało się także uratować liczne zwierzęta, bo państwo andrzejewscy mają m.in. psy i króliki. Inaczej było z rzeczami, które zostały w domu. Niestety nie ocalało praktycznie nic. Dlatego na portalu zrzutka.pl zaczęła się zbiórka pieniędzy na odbudowę domu. Wiele osób nie pozostało obojętnych. Odzew społeczny był bardzo duży. Właściwie po uruchomieniu takiej informacji na Facebooku zaraz osoby chciały pomóc. Rodzina, która utraciła wszystko w pożarze, jest taką dobrą rodziną. Posiada bardzo dużo empatii, mają zwierzęta. Także myślę, że to też taki odzew społeczny wynikał również też i z tego. Państwo andrzejewscy mieszkają teraz u rodziców pani Moniki. Na razie ze względu na brak własnego lokum rodzina nie potrzebuje pomocy rzeczowej, tylko finansową. Tak, by móc jak najszybciej wrócić do swojego domu.